Cześć, tu Ernest! Okej, więc 14 dni lata się jeszcze nie zaczęło. Myślałem, że to wydarzenie wyjdzie w pierwszy dzień lata, ale Epic Games ma jednak inne plany. Niestety nie znamy dokładnej daty wyjścia tych wyzwań, ale wiemy, jakie tryby będą dostępne podczas tego wydarzenia. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego poprzedniego filmiku, to serdecznie zapraszam do oglądania. W tym filmiku zajmiemy się innymi tematami. Zaczniemy od najświeższego ogłoszenia Epic Games. Z ich ostatniego posta na oficjalnej stronie Fortnite możemy się dowiedzieć, że wraz ze startem sezonu 10, czyli za miesiąc, w Fortnite zostanie wyłączone wsparcie dla komputerów z kartami graficznymi, które nie obsługują standardu DirectX 11. Ten ruch ma na celu ułatwić deweloperom gry pracę nad rozwojem grafiki oraz optymalizację ich gry. Odpowiedzmy sobie wszyscy jednak na najważniejsze pytanie. Czy moja karta graficzna jest dobra? Słuchajcie uważnie. Standard DirectX 11 to technologia, która wyszła na światło dzienne w 2010 roku i od tamtego czasu prawie każda karta graficzna obsługuje tę wersję DirectX 11. Wszystkie karty od Nvidia, od karty graficznej GTX 480, wspierają przynajmniej DirectX 11. Jeśli gracie na Windowsie i chcecie z ciekawości sprawdzić, czy wasza karta wspiera tą wersję, to musicie użyć skrótu Windows i R, albo nacisnąć prawym na ikonkę Windowsa, aby uruchomić okno Uruchom. Tutaj wpiszcie DX DIAG i kliknijcie OK. Jeśli wyskoczy wam jakieś okienko z zapytaniem, to naciśnijcie opcję Nie. W następnym okienku, które wam wyskoczy, macie różne informacje o waszej komputerowej bestii. Na samym dole jest linijka poświęcona wersji DirectX. Aby móc grać w Fortnite w sezonie 10, musicie mieć wersję przynajmniej 11. Sprawa wygląda tak, że jeśli teraz wasz komputer jest w stanie unieść Fortnite w przynajmniej tych 30 klatkach, to bardzo prawdopodobne jest to, że wasza karta już wspiera tą wersję. Dalej, chciałbym jeszcze poruszyć temat kolaboracji Fortnite z serialem Stranger Things. Wczoraj w nocy w Megamarkecie, wyjątkowo w trybie placu zabaw, pojawiły się lody, które dają nam po 5 punktów zdrowia. Przypuszczam, że jest to nawiązanie do nadchodzącej współpracy Fortnite z tym serialem. Pierwsza wzmianka o takiej kolaboracji jest już właśnie w Megamarkecie. Jest tutaj taka sama lodziarnia, jaka była na zwiastunie najnowszego sezonu tego serialu. Poza tym, dzięki FireMonkey z Twittera dowiedzieliśmy się czegoś jeszcze ciekawszego. Możemy się spodziewać nadejścia skinów do sklepu prosto ze świata tego serialu. Niestety nie ma opcji poznać ich wygląd przedwcześnie, ale w filmach gry po ostatniej aktualizacji pojawiły się wzmianki o prawdopodobnie 3 nowych skinach ze świata serialu. Pierwszym ze skinów ma być postać Demogorgon, który w serialu wygląda, i tutaj mała uwaga, to jest trochę obrzydliwe, ale wygląda tak. Dobra, nie chcę widzieć już tego ani sekundy dłużej. Sorka za to. Nie jestem pewien, jak twórcy gry zaimplementują tę postać do gry jako skina. Mam nadzieję i tak przypuszczam, że to będzie tymczasowy skin w jakimś oddzielnym trybie. Tak jak to było z Chitauri Thanosa w trybie koniec gry. Następny skin nosi nazwę Chief Hopper. Jest to postać szefa policji z serialu, widzicie go teraz w tle. No tą postać już łatwiej jest mi sobie wyobrazić jako skina w grze. Dzięki innym wyciekom, ale już Lucasa, wiemy, że skiny także będą miały wyjątkową klasę rzadkości. Tak jak to jest ze skinami Marvela, które mają klasę rzadkości Marvel o kolorze czerwonym. Na koniec, już w innym temacie, chciałbym wam dać znać, że wszystkie nowe skiny, tak jak wakacyjny Drift, to oddzielne skiny w plikach gry. To nie są nowe style. Na wszelki wypadek powiem to jeszcze raz, to są nowe skiny. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.